szanowni państwo, zapraszamy państwa na materiał, gdzie pokażemy nasz drugi sezon doświadczeń, jakie przeprowadzamy u Rafała w gospodarstwie. Znajdujemy się na kwaterze odmiany Molinbella. Jest to nasadzenie robione w drugiej połowie kwietnia. Ze względu marketingowych, żeby minąć górkę letnią z głównym wysypem owoców, co w ostatnich latach było dosyć sprzyjającym rozwiązaniem. Niestety rozwiązanie to trochę zmniejszy nam zbiór jesienny, ale przy tej odmianie zbiór jesienny nie jest tak istotny, ponieważ tu można wyciągnąć nawet do 30 ton letniego zbioru. Na tej kwaterze rośliny mamy w bardzo dobrej kondycji. Niekoniecznie to tak wyglądało na początku, ponieważ sadzonki z Holandii w tym sezonie przyszły pouszkadzane w chłodniach, przemrożone delikatnie były pędy i na plantacjach, gdzie nie był zastosowany witasem, bardziej to w tej chwili widać. Ja, nie czekając na objawy uszkodzeń przemrożeniowych po doświadczeniach z ubiegłego sezonu, profilaktycznie wykonałem zabieg witasem w dawce 5 litrów na hektar. Po 3 tygodniach, jak zaczęły dobrze bić już pędy, powtórzyłem dawką 2 litry na hektar i po prostu w tej chwili na pędach praktycznie nie widać żadnych uszkodzeń mrozowych. Nawet po ostatniej fali upałów widać, że rośliny dały radę. Nie widzimy tu nigdzie żadnych zaschniętych pędów, które by obumarły ze względu na problemy z przewodzeniem w głównym pędzie. Także no, widać, że ten produkt się sprawdza. Ilość owoców na pędach jest bardzo duża. Myślę, że tu jest duża zasługa preparatów Benefit i McCream, które są stosowane łącznie w dwóch dawkach co 7 dni. Także myślę, że tu będą naprawdę satysfakcjonujące zbiory. Jesteśmy w kwaterze, gdzie znajduje się odmiana Molinbella i jest to sadzonka typu short cane. I zabrałam tu państwa, żeby pokazać oba nasze rozwiązania, czyli zarówno Vitas F, jak i MC Cream z Benefitem. To, co na samym początku, z czym pracowaliśmy z Rafałem, to był znów produkt Vitas F, który miał na celu regenerację pędów, regenerację wiązek przewodzących po zimie. I Rafał zastosował, można powiedzieć, trochę przed czasem Vitas F, jakby jeszcze nie wiedząc, w jakim stanie są sadzonki, czy będą uszkodzone, czy nie będą, więc na samym początku wykonał zabieg preparatem Vitas F. I ku naszemu zdziwieniu, albo też i zadowoleniu, wszystkie pędy wybiły. To znaczy, w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że to obłożenie owoców będzie zbyt duże, a tym samym wpłynie to na wielkość owocu. I później naszym następnym rozwiązaniem, które tu stosowaliśmy, i to jest znów rozwiązanie, które stosujemy po raz kolejny, żeby powtórzyć też te wyniki doświadczeń, które mieliśmy, był Benefit z MC Creamem. Po to, żeby po pierwsze powiększyć owoc bez utraty też jego jakości. I ta mieszanina tych dwóch produktów, które dajemy w jednym paku, czyli te 4 litry Benefitu i 2 litry MC Creamu, spowodowało, że finalnie rozmiary owocu, jakie osiągnęliśmy, to są rozmiary owocu satysfakcjonujące dla Rafała i dla rynku. Bo to obłożenie owoców jest naprawdę ogromne, co zresztą widać tutaj u Rafała na plantacji. Ale też ta wielkość owocu, która jest taką wielkością, o którą nam chodziło, o którą walczyliśmy. Więc jakby to po raz kolejny udowadnia, że stosowanie Benefitu i MC Creamu wpływa na wielkość owocu. Jeśli chodzi o Benefit i o MC Cream, to jak te produkty działają, to głównie wpływ na podziały komórkowe, czyli finalnie po zastosowaniu tych produktów będziemy mieli więcej komórek, ale też zaspokojenie tych komórek, to znaczy zaspokojenie zwiększonych potrzeb energetycznych komórek. To znaczy działamy i na podział komórki, i też na powiększanie się tych komórek. Dlaczego tak się dzieje? W składzie Benefitu mamy nukleotydy, aminokwasy, proteiny i witaminy. W składzie MC Creamu mamy algi MC Cream. Nukleotydy to nic innego jak budulec DNA czy RNA, a aminokwasy, proteiny to funkcje, które zaspokajają zapotrzebowanie
komórek, zapotrzebowanie też na zwiększoną ilość białka. Więc co nam idzie, ten produkt w swoim składzie jest kompletnym produktem, te wszystkie komponenty uzupełniają się i są w stanie pomóc roślinie wtedy, kiedy jest na tym etapie podziałów komórkowych. Jesteśmy w trakcie zbiorów i widać, że produkty działają. Widać to po jakości owoców, po wielkości owoców, po kondycji rośliny. Widać, że nowe owoce, nowe zawiązki przyrastają, więc to potwierdza, że te produkty naprawdę działają. Producenci są zadowoleni. Ja również jestem bardzo zadowolona, oglądając takie plantacje, jak na przykład ta u Rafała. I wszystkich Państwa bardzo zachęcam do spróbowania również naszych produktów, naszych rozwiązań, które promujemy w uprawach jagodowych.